Szanowni Państwo, postanowiłem również, żebyście mieli prawo oceny i wyciągania wniosków na własny użytek. Być może na użytek wyborczy tych deklarujących się, co to występują w naszym imieniu. Jest już film z tego punktu, z sesji Rady Powiatu, żebyście Państwo mogli odsłuchać sobie i wyrobić odpowiednie zdanie. Pozdrawiam Państwa i zachęcam do obejrzenia również filmu. Tadeusza Kowalskiego. Witam Panie, Panów Radnych. Witam Panią Skarbnik Teresę Pawelak. Witam Pana Michała Orzeszka, Sekretarza Powiatu. Witam Pana Prezesa Zasława Drewniaka. Witam Pana Marcina Dudę. Pana inżyniera, który przedstawi nam dzisiaj materiał do strategii powiatu. Bardzo serdecznie Pana witam. Witam Panie i Panów Dyrektorów, witam Naczelników Służb, witam serdecznie Biuro Rady, witam prasę i media słuchaczewskie, witam Państwa przybyłych w odwiedziny do starostwa z tymi transparentami, Nie serdecznie wiem, witam. czy listę podpisujemy, bo tradycją się stało. Nie. Czy... A jest już lista podpisana. Radni Nie, podpisali. ale my proszę czy Państwa, podpiszemy? ale byliście Państwo jako goście zaproszeni? No nie, nas tu nie proszą. Czy są jakieś uwagi i pytania do porządku obrad? Proszę bardzo, Pan Radny Jerzy Żeliwowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, więc no, kolega nie ma, no i Pan uważa, że No bo ja... przerzucili z kolegi na Pana, no. I tak będziemy robić, żebyśmy się No wszyscy to dobrze świadczy o tym, jakie techniczne możliwości ma. Najważniejsze, żeby przewodniczący miał, bo prowadzę i jakby coś tu zakomunikuję. Proszę bardzo. Przerzucić za chwilę nogi, żeby... Tak jest, jak Pan zabierze głos, będzie Pan miał przerzucone. Panie Jerzy, bardzo prosimy o uwagi. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zauważyć, że w porządku obrad brakuje mi punktu, który Pan Przewodniczący na poprzedniej sesji 37 publicznie zakomunikował obecnym tu przedstawicielom mieszkańców, że ten punkt zostanie wprowadzony i będzie możliwość dyskusji i podjęcia stanowiska, o które prosili mieszkańcy w ich imieniu przedstawiciel mieszkańców już 25 sierpnia. Mamy praktycznie od tego czasu już kilka miesięcy i tego stanowiska nie było, debaty na ten temat radni nie prowadzili. Natomiast wniosek formalny, który składałem na poprzedniej sesji, chcę go dzisiaj również powtórzyć w imieniu nie tylko swoim, ale 7, może 8 radnych, którzy prosili, żeby potraktować ten wniosek jako wspólny wniosek o wprowadzenie do punktu 4 rozszerzenia punktu A, który brzmi następująco: rozpatrzenie petycji z dnia 25 sierpnia 2022 roku o stanowisko, które jako radni przygotowaliśmy na dzisiejszą sesję. I mam nadzieję, że Pan Przewodniczący pozwoli zapoznać Radę i obecnych tu z tym stanowiskiem jako propozycją rozszerzenia podpunktu A o właśnie stanowisko, bo niezrozumiałym jest dla nas, dlaczego Państwo przyjęli tryb petycji i kolejny, czwarty miesiąc mamy się zajmować tak prostą sprawą, jak rozszerzenie porządku obrad. Czy tego należy wnioskować, że radny, który zgłasza wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, to jest po prostu traktowany przez większość tej rady jako petycja i będzie przez formalne 3 miesiące rozpatrywany, żeby później odpowiedzieć radnemu w sposób pisemny, że uznano jego petycję albo nie? No przecież to jest naprawdę poważne podejście. Wnioskuję o rozszerzenie tego porządku. I pytam Panu Przewodniczącego, czy pozwoli
przedstawić stanowisko, które jest przygotowane. Bardzo proszę, pani starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Może najpierw w kwestii formalnej. Sesja została zwołana na wniosek zarządu. I samorządowcy, a zwłaszcza ci, którzy mają długoletni staż, powinni o tym wiedzieć, że porządek obrad przygotowuje zarząd i zarząd przedstawia panu przewodniczącemu. I oczywiście, biorąc pod uwagę kwestie formalne, formalno-prawne, nie było możliwości od razu wprowadzić punktu pod tytułem rozpatrzenie stanowiska, bo nie wiemy, czy Rada w ogóle zechce rozpatrywać to stanowisko. Dlatego też została zaproponowana taka procedura, że jeżeli Rada dzisiaj w głosowaniu wypowie się, że ta petycja wolą Rady będzie jej rozpatrzenie zakończy się wnioskiem, że Rada ma takie stanowisko podjąć, to zgodnie z uzasadnieniem, które się pojawiło przy tej uchwale, stanowisko zostanie przygotowane, omówione ze względów formalnych, prawnych, bo to ma mieć postać uchwały to stanowisko i zostanie włączone do porządku obrad następnej sesji. I to jest wszystko w tej kwestii. W związku z tym ja tutaj zgłaszam kontrwniosek, żeby dzisiaj tego stanowiska nie podejmować, bo to nie o to chodzi, że ktoś na kolanie może coś napisał, dzisiaj za chwilę rozrzuci. Tak, przecież komisja musi się zebrać, musi mecenas, to jest dokument, który idzie na sesję, musi mecenas go zaopiniować. No państwo chyba nie pierwszy raz jesteście na sesji i wiecie, jak wygląda procedowanie uchwał. Dlatego postępujmy zgodnie z tym tokiem, który jest przyjęty. Dzisiaj, bo ja nie wiem, czy państwo jesteście przekonani w 100% i na jakiej podstawie, że wszyscy radni od razu zagłosują, żeby w ogóle stanowisko przyjmować. Może wy macie taką wiedzę, ja takiej wiedzy nie mam. Więc postępujmy zgodnie z procedurą. Dziękuję. Bardzo proszę. Ale odnośnie tej wypowiedzi przed chwilą, to nie jest nadzwyczajny tryb, w którym pani przewodnicząca zarządu może się zgodzić albo nie zgodzić na wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad. Taka procedura, długo jest w tym samorządzie i ten przytyk, że niektórzy długo pracują, to na tyle skutecznie w nim funkcjonowałem, że wiem, o czym mówię i co proponuję. Zgodnie ze statutem, który państwo żeście uchwalili większością, w którym wiele rzeczy jest kontrowersyjnych, ale w tym akurat przypadku nie mam zastrzeżeń i wykorzystuję zapisy tego statutu, mówiąc, że jako radny, a tym bardziej jako grupa radnych, 7 czy 8, mamy prawo wnioskować o rozszerzenie porządku obrad. Czy się to pani przewodniczącej podoba, czy nie. Natomiast rzeczywiście to rada zdecyduje, czy w porządku znajdzie się ten wniosek, czy się nie znajdzie. I to w głosowaniu, a nie przekonywaniu się, kto ma mocniejszy argument do mikrofonu wykładany. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ty są jakieś, nie widzę żadnych pytań. Ale pan przewodniczący nie odpowiedział na moje pytanie wcześniejsze. Proszę. Ja prosiłem, czy mógłbym przedstawić to stanowisko państwu. Nie dyskutujemy, czy go w ogóle wprowadzamy. Ale to zdecydujecie państwo po wysłuchaniu tego. No bo w końcu albo informacja, żeby było na kolanie przygotowane. Ja pana proszę, żeby wprowadzić to czytanie.
na przykład w punkcie, gdzie będziemy dyskutować, czy petycja jest zasadna, czy nie zasadna. Ale to właśnie w tym punkcie proponuję rozszerzenie. To jeszcze czy nie. Ale to jest do przyjęcia w porządku, a nie, że pan pozwoli na mnie. W dyskusji pan może zabrać 3 minuty. 3 minuty pan ustawi przeczytanie. Panie przewodniczący, proszę zrozumieć. My teraz nie rozmawiamy o tym, o czym mamy dyskutować w tym punkcie, tylko ja złożyłem wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad. Właśnie będziemy głosować. Będziemy głosować, nawet będziemy osobno głosować, a jeszcze jest jedna rzecz, że wprowadzenie autopoprawy ze względu na to, że pan złożył wniosek o rozszerzenie o stanowisko, to głosujemy najpierw, czy jesteśmy za tym. No dobrze, to ja później wprowadzę autopoprawkę. Czy ktoś z pań, panów radnych jest za? My głosujemy elektronicznie, macie panie wniosek formalny. Jako wnioskodawca, panie przewodniczący, chciałbym też zadać pytanie. Pan wnioskodawcą nawet nie może być. Złożyłem wniosek 25 sierpnia. Pan nie może być w tym momencie wnioskodawcą, panie, jak pan się pan nie przedstawił. Panie Szymańczak. Panie Kieszkowski. Ja chciałbym panu zwrócić uwagę, że na razie obraduje Rada. Pan jest wnioskodawcą w porządku obrad. I pan poczeka na swoją kolej. 25 sierpnia wniosek został złożony, a nie petycja. To będzie dopiero w punkcie. Niech pan ze mną nie walczy. No. Staram się jak mogę, panie przewodniczący. Ja jestem stary komandos, wie pan. Chodzimy w służb. Nie podkreśla pan, że pan stary jest. Panie przewodniczący, nie działa to urządzenie. 12 przeciw, 8 wniosek został odrzucony. Proszę państwa, są jeszcze państwo dostali autopoprawki, wprowadzamy autopoprawki i głosujemy porządek obrad wraz z autopoprawkami. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem? Tak. Ale to chociaż krótka jakaś informacja, przecież dostaliśmy przed chwilą, nie mieliśmy czasu nawet przeczytać, za czym my mamy głosować. To są dwie strony jakichś autopoprawek. Chociaż przestańcie państwo też na nim zagłosować. To są umowy finansowe autopoprawki, które były wprowadzane 100 lat temu. Jakie 100 lat? I są wprowadzane przez sesję. To są autopoprawki finansowe, które są potrzebne do funkcjonowania tego powiatu i pani skarbnik przedstawi to w odpowiednim momencie. Już proszę po prostu nie robić zamieszania, bo ja jestem od tego, żeby pilnować porządku i nie ciągle tematów inną drogą. Bo to źle służy wszystkim. Witamy naszych gości. Gości się napatrzą, powiedzą, co oni tu robią. To nic nie robią, tylko pianę pijemy. Więc rządźmy i podejmujmy decyzję. Widzimy to, proszę pana. Akurat to widzimy. Bardzo dokładnie to widzę. Szanowni państwo, więc do głosowania porządku obrad. Czy jesteśmy przygotowani? Spotkamy się niedługo i zobaczymy, czy pan tak się bezczelnie będzie uśmiechał. Ja bym bardzo pana prosił. Proszę państwa, ja jako gospodarz tego obiektu, w którym odbywa się sesja, ja bardzo państwa proszę i upominam. Zgodnie z wszelkimi przepisami macie prawo być na sesji, obserwować, ale nie macie państwo prawa zabrzucać przebiegu sesji. Informuję. Mamy też prawo zabrać głos. Proszę pana, to też pana dotyczy. Tak. To też pana dotyczy. Tak, mamy prawo zabrać głos. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. 16 głosów za, wstrzymujących się 3, przeciw 1, nie głosując 1. Porządek został przyjęty. Przewodnicząca Komisja Skarbów Wniosków i Petycji pani Aneta Rozkosz, bardzo proszę o relację z Komisji Wniosków i Petycji. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada 2022 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 sierpnia 2022 roku przy 3 głosach za i 2 głosach wstrzymujących. Projekt uchwały został dostarczony wraz z materiałami na sesję Rady. Może całe uzasadnienie też państwu przedstawię, bo nie wszyscy mają te materiały. W dniu 25 sierpnia 2022 roku
wpłynęła petycja pana TS w sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady Powiatu. TS? Kto to? TS. Dane ukryte są. W sprawie wprowadzenia do porządku obrad sesji Rady Powiatu w Sochaczewie punktu dotyczącego zajęcia stanowiska przez Radę w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości. Następnie przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie zwrócił się do Zarządu Powiatu w Sochaczewie celem oceny formalno-prawnej tej petycji i przygotowania mniejszej uchwały. Rada Powiatu podejmuje decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowej petycji i w oparciu o artykuł 12 punkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, to jest dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 1526, powierza wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu celem opracowania stanowiska w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy Kolei Dużych Prędkości na najbliższą sesję Rady Powiatu. Tutejsza Rada Powiatu zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma realnego wpływu na budowę CPK czy KDP i że wszelkie decyzje w tej sprawie zapadają poza nią. Rada Powiatu może jedynie próbować wpływać na kształt tych decyzji poprzez udział przedstawicieli powiatu w konsultacjach społecznych i spotkaniach z przedstawicielami CPK, tak aby społeczeństwo naszej wspólnoty samorządowej uzyskało w przyszłości maksimum korzyści związanych z powstaniem tej inwestycji, a koszty społeczne były jak najmniejsze. Dlatego też Rada Powiatu uznaje za słuszne zajęcie stanowiska w tej sprawie i w tym stanie rzeczy należało uwzględnić petycję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan panie. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, że na wczorajszej komisji skargi wniosków wspólnie 5 członków komisji sugeruje, żeby podnieść takie stanowisko przy stałą radę. Pan radny Żyjko. Chciałbym zacząć od tego, panie przewodniczący, że nie zgadzam się z kwalifikacją tego wniosku, jaki złożył mieszkaniec do pana przewodniczącego, a który państwo... Nie mieszkaniec, organizacja. Ale tam jest, no rzeczywiście, panie Tadeuszu, pański podpis jako osoby fizycznej i pan to złożył w innej organizacji, a ja tylko jakby fakt stwierdzam, że to pan jako jeden z mieszkańców zainteresowanych składał to pismo, nie ujmując niczego ani organizacji, ani panu, przepraszam. I błędnie zostało to pismo, ten wniosek zakwalifikowany jako petycja, nawet przyjmując, że rzeczywiście rozpatrujecie państwo ten wniosek jako petycję, to przepisy mówią, że petycję należy załatwić w ciągu 3 miesięcy, pozytywnie lub negatywnie. 3 miesiące już upłynęły. I praktycznie w tej chwili pan wnioskował o zajęcie stanowiska przez Radę w przyjętym porządku obrad właśnie poświęconemu temu tematowi. Państwo natomiast robicie taki wybieg, że 3 miesiące upływają, temat nie jest załatwiony, ale dajecie sygnał, że na następnej sesji, która być może będzie pod koniec grudnia razem z budżetem, będziecie być może wtedy już jakieś stanowisko przyjmować. A być może okaże się, że ono już będzie zupełnie niepotrzebne, bo może równie dobrze ten temat ze względów bardzo poważnych budżetowych problemów zarówno krajowych, jak i samorządowych, być już po prostu nieaktualny. Natomiast na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że są konsultacje we wszystkich gminach prowadzone. Temat jest bardzo nabrzmiały i napięty. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Idą święta. Nie powinno być tego typu stresu w tym okresie. W gminach już praktycznie wszystkich i mieszkańcy, i samorządowcy się wypowiedzieli. Natomiast powiat zachowuje się jak struś, próbuje unikać tego tematu, odpycha go. Czego się państwo obawiacie, że przyszli mieszkańcy i chcą powiedzieć, co ich boli, czego się boją? Czy to jest powód, żeby w taki sposób się zachowywać? Ja jestem zażenowany
tym, jak Państwo do tego tematu podchodzicie i zmuszacie radnych, którzy mają inne zdanie niż Wy. Oczywiście Wy macie większość, decydujecie, ale demokracja daje jakieś prawo i mniejszości w Radzie. Państwo od początku kadencji nas ignorujecie, lekceważycie i zmuszacie do tego, żebyśmy jednak skorzystali z jedynej możliwości, jaka nam pozostaje, zawnioskowania o sesję w trybie nadzwyczajnym, na której będzie mowa tylko i wyłącznie o CPK i jak trzeba będzie, to będziemy wspólnie z mieszkańcami rozmawiali 2-3 godziny na ten temat i stanowisko jakieś zaproponujemy. A Państwo zachowujecie się jak naprawdę w Australii. Jak poważni ludzie. Nie chowa się głowy w wiatrze. Za tak ważny temat. Dla nas to jest ważny temat. A dla ludzi jest jeszcze ważniejszy. Panie radny, dziękuję Panu bardzo. Ja tylko Panu chcę zwrócić uwagę, jak żaru było przy podziale województwa mazowieckiego. I dobrze, że przyszedłem z myślę i umyślę. Nie na tej sali nie zostało wprowadzone takie dla sobie stanowisko. Jedyny powiat w województwie, który nie podjął głupiego stanowiska. Województwo niepodzielone, sprawa ucichła i jesteśmy zadowoleni. CPK jest bardzo poważne. W tym tygodniu było chyba ze 4 mieszkańców w starostwie, żeby rozmawiać w sprawie CPK. Jest naprawdę bardzo poważna sprawa. To nie jest lekceważące i stanowisko musi być wyważone, zrównoważone. Zanim pani starosta zabierze głos, panie mecenasie, bardzo proszę, dlaczego to zostało zrobione jako petycja, a nie stanowisko? Drodzy Państwo, wszelkie pisma, które wpływają do tutejszej jednostki samorządu terytorialnego, są interpretowane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie w świetle, czy nie na podstawie nagłówka, którym jest opatrzone pismo, tylko na podstawie treści, którą to pismo ze sobą niesie. W związku z tym taki wniosek, który tutaj w dzisiejszym rozpoznajemy z 25 sierpnia, należał uznać za petycję zmierzającą do tego, żeby tutejsza Rada Powiatu podjęła określone działania zmierzające do tego, żeby zająć stanowisko w sprawie budowy CPK. Już pomijam zupełnie tę kwestię, że ta kwestia związana z budową CPK nie mieści się bezpośrednio w kompetencjach tutejszej Rady Powiatu, no bo to nie tutejszy samorząd, który prowadzi tę inwestycję, ale to jest niewątpliwie tak duże zamierzenie inwestycyjne będzie wpływać co najmniej w pośredni sposób na funkcjonowanie tutejszego powiatu. W związku z tym tutejsza rada może w mojej ocenie podjąć uchwałę, żeby się tą sprawą zająć. Natomiast dlaczego zostało to potraktowane jako petycja? Musiało zostać, proszę Państwa, tak potraktowane z uwagi na to, że przepisy prawa nie dają innego, że tak powiem, pola manewru, no bo takie wnioski, które Pan tutaj wnioskodawca skład, taki wniosek, który został złożony, no nie może go upatrywać w świetle, nie wiem, czy inicjatywy uchwałodawczej, czy jakiegokolwiek innego tutaj działania ze strony władzy. Po prostu no, taka kompetencja obywatelom nie przysługuje. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje radnym co do zasady, tak? Czy członkom rządu powiatu i tak dalej. Natomiast w związku z tym, że obywatel nie ma inicjatywy uchwałodawczej, można było ten wniosek potraktować wyłącznie jako petycję. No i to jest tak naprawdę asumpt do tego, że Państwo w dniu dzisiejszym się tym zajmowali. Dziękuję bardzo. Pani starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, część od mojej odpowiedzi właściwie tutaj już Pan Mecenas przedstawił, ale ja jeszcze chciałam nawiązać do zarzutu Pana Radnego Żelichowskiego, że jest niedotrzymany termin. No, jeżeli Pan interpretuje to w ten sposób, że dzisiaj sprawa się definitywnie nie kończy, bo dzisiaj nie będzie podejmowane stanowisko i od jutra będzie przekroczenie terminu, to ja zadaję Panu pytanie inne. A jakby Pan potraktował kwestię dotrzymania terminu, gdyby Rada dzisiaj zagłosowała, że nie będzie podejmowała stanowiska? Czy wtedy by Pan uznał, że Rada terminu dotrzymała, czy nie dotrzymała?
To jest kwestia formalna. Ja powiem jeszcze w ten sposób. Wszyscy, a zwłaszcza osoby, które protestują przeciwko tej inwestycji, myślę, że mają wiedzę i zachęcam do korzystania z tej wiedzy po to, ażeby na stronach internetowych CPK zgłaszać swoje indywidualne opinie. Bo proszę Państwa, wygląda to w ten sposób. Jeżeli będzie ktoś rozpatrywał ze strony CPK i zobaczy, nie wiem, 20 tysięcy, 30, 50 tysięcy wniosków mieszkańców kontra jedno jakieś stanowisko, nieważne takie czy inne starostwa, powiatu, wierzcie mi Państwo, że siła przebicia jest zupełnie inna. To po to są organizowane dzisiaj spotkania przedstawicieli CPK na różnych szczeblach z różnymi środowiskami, żeby po pierwsze poznać opinię mieszkańców, jak mieszkańcy chcą, czy jakie mają swoje uwagi, ale też nikt nie mówi, że pojawiają się na horyzoncie jakieś sygnały, że tego nie będzie. Cały czas idzie procedowanie. Są organizowane spotkania na szczeblu samorządowym z przedstawicielami CPK. I ja Państwu powiem tak już na marginesie od swojej strony. Ja dzisiaj skupiam się najbardziej na tym, że w momencie, kiedy to powstanie, a myślę, że powstanie, że w momencie, kiedy to powstanie, a myślę, że powstanie, żeby mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogli mieć tego maksimum korzyści przy jak najmniejszych kosztach. Już ta Rada podejmowała działania. Proszę Państwa, wprowadzaliśmy już od 2018 roku, wprowadziliśmy nowe kierunki, jeśli chodzi o kształcenie w naszych szkołach. W CPK powstał kierunek technika eksploatacji portów i terminali. Po co my to wszystko robimy? My robimy to po to, że jak ten port powstanie, a wszystko wskazuje na to, że powstanie, to żebyśmy byli przygotowani na to, żeby nasi mieszkańcy na rynku pracy nie dostali najgorszych stanowisk dla niekwalifikowanych osób, tylko żeby nasi mieszkańcy mogli jak najbardziej z tego skorzystać. I oczywiście jest druga strona. Druga strona to jest ta strona, gdzie zgłaszają swoje problemy, uwagi mieszkańcy. My możemy jedynie taką uwagę mieszkańców, nie wiem, przesłać dalej, przekierować na skrzynkę do CPK. No proszę Państwa, weźcie to pod uwagę, że my naprawdę jako Rada nie mamy tutaj wpływu, żeby tą inwestycję, nie wiem, przekierować w inne miejsce, żeby ona w ogóle nie powstała. Więc trzeba przyjąć to do wiadomości, że jeżeli zostanie ona zrobiona, to martwmy się wspólnie, działajmy po to, żeby przy maksimum korzyści były jak najniższe koszty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Żelikowski, Budnika Radia. Chciałbym tutaj niestety powiedzieć, że pana mecenasa zdaniem się nie zgadzam. To nie po raz pierwszy. No i niestety są dowody na to, że w wielu przypadkach to ja miałem rację, ale twierdzi pan, że to jest petycja, nie można tego inaczej zakwalifikować. Są trzy możliwości w przepisach. Albo wnioskodawca żąda, albo się skarży, albo wnioskuje. W przypadku skargi i żądania rzeczywiście takie pismo traktowane jest jako petycja. Natomiast ewidentnie pismo, które złożył pan Tadeusz Szymańczak, to było wnioskiem. I państwo w tym momencie błędnie zakwalifikowaliście to pismo jako petycję. I bawicie się teraz w rozpatrywanie petycji, wykorzystujecie fakt, że macie większość w Radzie i robicie co chcecie od początku kadencji. Postępujecie tak samo. A ja chcę powiedzieć, że jednak z tej końcowej wypowiedzi pani starostki wynika, że pani sama siebie nie słucha, co pani mówi. Pani powiedziała, że pani rozumie mieszkańców. My nie mówimy ani polityki, nie chcemy żadnej tutaj robić, nie mówimy, czy to CPK
to nam się podoba, czy nam się nie podoba. Nam się nie podoba sytuacja, w jakiej znaleźli się mieszkańcy. Jako wyborcy. Radni. Wyborcy. Którzy, wyborcy. Jako radni, którzy zostali wybrani przez tych mieszkańców, mamy obowiązek w ich imieniu występować jako radni na sesji. I teraz zapytałem pana, czy pan pozwoli przedstawić to stanowisko. Pan milcząco do tej chwili jakby zbył to moje pytanie. Czy mogę prosić o przedstawienie tego stanowiska, które żeśmy przygotowali? Panie radny, powiem panu tak bez szczerze. Powiedział pan, że przy petycji pan pozwoli. Gdybyś pan nie miał mecenasa, to już byś pan teraz powiedział, czy mogę przeczytać stanowisko, już pan by przeczytał. Bardzo proszę przeczytać stanowisko. Jedyna konstruktywna na razie decyzja. Czy to jest to stanowisko, co pan Szymańczak mi przysłał na maila? Nie. To jest stanowisko, które... Panie przewodniczący, ja stanowiska panu nie przesyłałem. Przesyłałem panu co innego i radnym. Panie Tadeuszu, ja wiem, co pan mówi. Nie, no. Pan przysłał wniosek. Ale rzeczywiście, gdyby to był projekt stanowiska, czy też uchwały, to macie państwo wtedy... Nie, no, nie lubię, jak ktoś mi wrabia w coś. Uchwała Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2022 roku dotycząca przyjęcia stanowiska w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości w gminach powiatu sochaczewskiego. Na podstawie paragrafu 18 ustępu 2 Statutu Powiatu Sochaczewskiego prowadzonego uchwałą Rady Powiatu w związku z protestami mieszkańców i samorządowców z gmin powiatu sochaczewskiego uchwala, co następuje. Rada Powiatu w Sochaczewie, solidaryzując się z mieszkańcami i organami gmin powiatu sochaczewskiego, gminy Teresin, miasta Sochaczew, gminy Sochaczew, gminy Brochów, gminy Iłów, gminy Młodzieszyn i gminy Nowa Sucha, wyraża negatywne stanowisko w sprawie proponowanych dotychczas przedsięwzięć związanych z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i sugerowanych wariantów przebiegu linii kolei dużych prędkości skomunikowanych z lotniskiem. Temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy, funkcjonuje w przestrzeni publicznej od 2017 roku. Obszar portu lotniczego ma objąć około 3000 hektarów, z czego część planowana jest w gminie Teresin w powiecie sochaczewskim. Natomiast przez tereny pozostałych gmin powiatu sochaczewskiego planowane są nowe linie kolejowe. Wszystkie przedsięwzięcia związane z CPK wywołują niepokój i protesty mieszkańców, których nieruchomości mają być wywłaszczane na dużą skalę. Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej 15 września 2022 roku nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która w przestrzeni publicznej odczytywana jest jako regulująca kwestię odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na potrzeby CPK, wprowadza nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. We wszystkich gminach w powiecie sochaczewskim, gdzie odbywały się dotychczas debaty i konsultacje dotyczące planowania infrastruktury związanej z CPK, mieszkańcy i samorządowcy wyrażali głębokie niezadowolenie wobec propozycji projektantów i przedstawicieli spółki CPK. Mieszkańcy obawiają się wysiedleń i kompensat, które nie pozwolą im na odtworzenie dotychczasowych warunków życia. Obecna sytuacja gospodarcza kraju, wysoka inflacja, wzrost stóp procentowych mających bezpośrednie przełożenie na rzeczywisty koszt kredytów, znaczący wzrost kosztów życia, cen paliw, energii, nawozów czy choćby materiałów budowlanych w istotny sposób zmieniają sytuację osób wywłaszczanych. Obniżone względem regulacji dotychczasowych odszkodowanie w żaden sposób nie zrekompensuje im ponoszonych strat, nie mówiąc nawet o choćby częściowym odtworzeniu ich dotychczasowej sytuacji życiowej. Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że można mieć uzasadnione wątpliwości, czy planowane obniżone odszkodowanie wciąż jeszcze spełnia kryteria odszkodowania słusznego, o jakim mowa w artykule 21 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. Zwraca też uwagę na brak uwzględnienia sytuacji osób starszych lub nieporadnych w kontekście odtworzenia tym osobom dotychczasowego standardu życia po wywłaszczeniu. Szczególnie dotyczy to osób zamieszkujących obszary, na których planowane są wywłaszczenia o charakterze masowym, zatem m.in. na obszarze projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Rada Powiatu Sobaczewskiego, rozumiejąc potrzeby rozwoju kraju, ale widząc obawy mieszkańców powiatu, że proponowane zmiany legislacyjne nie chronią ich w pełni ich słusznych interesów, podejmuje w ich obronie krytyczne stanowisko kierowane do rządu Rzeczypospolitej, parlamentarzystów z Płockiego Okręgu Wyborczego, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, który sprawuje nadzór właścicielski nad spółką, i władz spółki Skarbu Państwa, Centralny Port Komunikacyjny Spółka ZOO. Apelujemy do władz krajowych o poszukiwanie innych wariantów lokalizacji CPK oraz przebiegu kolei dużych prędkości, które ograniczą do minimum ingerencje w obszary zurbanizowane i rolnicze w powiecie sobaczewskim. Nie ma w tym ani polityki, ani jakiejś agresji wobec kogokolwiek. Jest autentyczna troska radnych wnioskodawców o to, żeby rzeczywiście przekierować ten apel do stanowisko, tak jak robią to wszystkie inne samorządy, które podejmują podobne lub tylko w kwestii CPK, albo też w kwestii również kolei dużych prędkości stanowiska. I to jest to, co rzeczywiście Rada może i powinna zrobić, a nie bawić się w jakieś petycje i kombinowanie przez 4 miesiące. Mało tego, pan przewodniczący pozwoli mi teraz jeszcze dygresję taką odnośnie tamtej wcześniejszej wypowiedzi zrobię. Jeżeli nawet potraktowaliście ten wniosek pana Tadeusza Szymańczaka jako petycję, to petycję powinien pan przewodniczący przekierować do Komisji Skarg i Wniosków, która powinna się zająć procedowaniem wtedy, przygotować rzeczywiście stanowisko i ewentualnie skonsultować to z zarządem. Jakim prawem zarząd przygotowuje tutaj decyzję, czy rada zobowiązana? Przygotowaliście państwo już uchwałę, w której wskazujecie, że to zarząd, i daliście komisji do zaopiniowania. Kompletnie nie taki tryb powinien być stosowany, ale wy macie większość, więc macie rację. Dziękuję. Nie chce mi się nawet z panem dzisiaj dyskutować. Panie Kajda, pan ma głos. A pan przeczytaj sobie protokoły i stań pan do lusterka, czy pan siebie słyszy. Panie Żelikowski. Niestosowna uwaga, panu przewodniczący. A pan przeczytaj sobie protokoły i stań pan do lusterka, czy pan siebie słyszy. Panie Żelikowski. Niestosowna uwaga, panu przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo. Chciałem zwrócić uwagę na ten aspekt, bo teraz rozpatrujemy te pismo w kwestii formalnej, czy to jest petycja, czy to jest wniosek. Ja bym chciał i bardzo prosił państwa, żebyśmy na to spojrzeli od strony takiej społecznej, od takiej strony ludzkiej. Panie przewodniczący, ja przez ostatni miesiąc jako radny, jako mieszkaniec żyłem w pełnej gotowości, że na dzisiejszej sesji przedstawi pan konkretne stanowisko Rady Powiatu. Naprawdę. Zobowiązał się pan, nawet obiecał, że Rada przygotuje, podejmie stanowisko. I co chciałbym powiedzieć więcej jeszcze? My teraz nie rozpatrujemy kategorii CPK pod kątem, czy ono będzie, czy nie będzie, czy nasza uchwała jest wiążąca, czy nie jest wiążąca. My rozpatrujemy petycję, czy ten wniosek. My rozpatrujemy kwestie przedstawionych wariantów kolejowych, a przedstawione warianty kolejowe są niekorzystne dla mieszkańców powiatu sobaczewskiego. Odbyły się spotkania w gminach. Przed tą sesją było spotkanie w gminie Nowa Sucha. Na ponad 100 mieszkańców Kozioła Biskupiego jednogłośnie mieszkańcy powiedzieli nie. Nie chcemy żadnej zaproponowanych przebiegów linii kolejowej. To samo było w Kątach, w gminie Sochaczew, to samo było w Mokasie, to samo było w Młodzieszynie i w Sochaczewie. Musimy zacząć słuchać mieszkańców. Skoro mieszkańcy mówią, że nie chcą przestawionych linii kolejowych, to znaczy, że to nie jest wymysł nas radnych, nie jest to wymysł polityczny, przynajmniej tutaj tej części radnych, która ewidentnie powiedziała, że jest przeciw. Dlatego zwracam i apeluję, podejmijmy adekwatną i racjonalną uchwałę. Zacznijmy być przyzwoici, bo odwlekanie tego punktu na sesję świąteczną budżetową moim zdaniem jest abstrakcją, jest bzdurą. Głosujemy przeciwko i dla mnie sytuacja jest zero-jedynkowa. Albo jestem za
przedstawionymi wariantami linii kolejowej, albo jestem przeciw. Dziękuję bardzo. Panie radny, po pierwsze przeczytam uchwałę, bo wy panowie robicie taki zamęt, nie wiem, dziękuję publiczności, że jesteście, bo oni pędzać się budzą. Uchwała Rady Miasta Powiatu Sławeckiego z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 sierpnia 2022 roku. Na podstawie odpowiedzi paragrafów Rada Powiatu Sławeckiego uchwala co następuje. Uwzględnia się wezwanie skierowania do Rady Powiatu Sławeckiego zawarte w petycji z dnia 25 sierpnia 2022 roku o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Powiatu dotyczącego podjęcia przez ten organ stanowiska w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i budowy kolei dużych prędkości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu sławeckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie uchwały już było czytane przez Komisję Skargi Wniosków. Przepraszam i nie tłumaczcie, że ja skierowałem do zarządu, tylko bezpośrednio z nową ustawą jest organ uchwały wniosków i skargi i petycji i po to zostało tam skierowane, żeby dzisiaj pani przewodnicząca przeczytała stanowisko. Dzisiaj pan Żelechowski przeczytał stanowisko, które jest bardzo obszerne, szerokie i zrozumiałe i myślę, że dostanę to stanowisko jako przewodniczący rady, przekażę do biura, do protokołu. Sam będę go miał, żeby na przyszłość uwzględnić sprawy w nowym stanowisku, które podejmiemy na najbliższej sesji. Sesja na pewno będzie przed Bożym Narodzeniem i właśnie nie będziemy wody zawracać, dyskutować, tylko że nasi mieszkańcy dostaną prezes od powiatu sławeckiego porządne stanowisko z dyskusją. Nie wiem, może zaprosimy jeszcze kogoś z CPK na następną sesję, żeby podjąć mądrze i zdecydowanie stanowisko. A nie po to, żeby zrobić zamieszanie wokół siebie, poddenerwować mieszkańców, rolników i powiedzieć, ja jestem radny z tego terenu. I bardzo bym prosił, żeby... Mieszkańcy czekają na stanowisko, panie przewodniczący. Bardzo proszę pani starostwa, że przechodzimy do głosowania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj mam taką uwagę dość poważną do pana radnego Gajdy, bo nie można w instytucji, jaką jest samorząd, bo to jest instytucja tak naprawdę, nie można powiedzieć, jeszcze tam prawo formalnie, co to nie jest ważne, zachowujmy się po ludzku, wyjdźmy, zróbmy dzisiaj. Nie, proszę państwa, po to zostało przy samorządzie powiatowym, czy każdym innym, zostały wprowadzone pewne przepisy przez ustawodawcę i nas te przepisy obowiązują. I tutaj nie ma dyskusji. Teraz następna sprawa. Pan mówi, że mieszkańcy. Ależ proszę państwa, ja muszę państwu powiedzieć, że ja mam bardzo dużo głosów od mieszkańców, którzy też są mieszkańcami naszego powiatu. Na przykład rozmawiałam z mieszkańcami z gminy Rybno, którzy się bardzo cieszą, że powstanie kolejny... Nie ma nic. Rozmawiałam z mieszkańcami z gminy Rybno, którzy się bardzo cieszą, że powstanie kolejny... Nie ma nic. Dobrze, ale... którzy się cieszą. A wiecie państwo, dlaczego tak jest? Bo wszyscy mówią tak. No super, fajnie by było tak, żebyśmy mieli przystanek kolei wielkich prędkości i tak dalej. No cieszymy się, chcemy, powiat się rozwinie. Ale gminy mówią co innego. Gminy mówią, wszystko okej, tylko nie przez naszą gminę. Druga gmina mówi, wszystko okej, tylko nie przez naszą gminę. A my kim jesteśmy? My jesteśmy powiatem. Więc jeżeli mówimy, że nie zgadzamy się, żeby było w tej gminie, to rozumiem, że zgadzamy się, żeby było w innej gminie, tak? W tej gminie, która na razie nie protestowała. Proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę na to, że nie możemy jako powiat, bo dla mnie czy mieszkaniec gminy Rybno, czy gminy Teresin, czy Brogów jest tak samo ważny. I mamy w powiecie 87 tysięcy, około 87 tysięcy mieszkańców. I głosów docierających i popierających
inicjatywy powstania CPK jest naprawdę bardzo dużo. Tylko to nie są ludzie, którzy przychodzą na sesję udowadniać, że to jest potrzebne, że to jest ważne. A nie da się, żeby mieszkańcy powiatu sochaczewskiego korzystali z kolei dużych prędkości, ażeby nie było torów dojeżdżających do tego przystanku. Więc to, co powiedziałam na początku, my współpracujemy. Pan powołuje się na gminę młodzieży. Pani wójt była w CPK, rozmawiała. Dzisiaj jakie jest stanowisko? Spotkajmy się z innymi gminami. Będzie zapraszała pani wójt inne gminy do rozmów. Postarajmy się my sami podpowiedzieć, jaki jest ewentualnie najlepszy z punktu widzenia kosztów społecznych przebieg. Oni nie mówią, że w Czambuł, za przeproszeniem, my nie chcemy. My chcemy, każda gmina mówi, ale nie u nas. Ale też są z drugiej strony mieszkańcy, którzy mówią, my chcemy, żeby to powstało, bo my widzimy szansę rozwoju. My chcemy, żeby to powstało, bo my widzimy szansę rozwoju. My widzimy szansę rozwoju dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I dlaczego uważacie Państwo, że ten głos się w ogóle nie liczy? I to, co powiedziałam, skupmy się na tym, co ja robię, co robi zarząd powiatu, żebyśmy w miarę możliwości z tego projektu, jeżeli on powstanie, a zakładamy, że raczej powstanie, żebyśmy maksimum korzyści dla naszych mieszkańców mieli, a minimum kosztów społecznych. Czy to jest złe podejście? A Państwo mówicie, że CPK to jest w ogóle, się nie nadaje do niczego. Dobrze, proszę Pana, za te słowa może Pan być... Proszę nie straszyć, proszę nie straszyć. Proszę nie straszyć, proszę nie straszyć. Więc może ktoś Pana, ja nie będę Pana pociągała do odpowiedzialności, bo to nie ja jestem, tak jak powiedziałam, nie ja jestem inicjatorem powstania CPK, ale inicjatorzy mogą się tym zainteresować. I ja to mówię dla Pana dobra, nie po to, żeby Pana straszyć. Szanowni Państwo, temat jest bardzo poważny, temat jest drastyczny. Proszę się nawzajem nie straszyć, proszę nawzajem się nie obrażać. Przechodzimy do głosowania. Panie do Przewodniczący, chciałbym w imieniu wnioskodawcy zabrać głos. Pański wniosek został przyjęty. Petycja już jest w pani. Teraz będziemy zatwierdzać, że pański wniosek został przyjęty. Przepraszam bardzo. Chcę wypowiedzieć się w kwestii oceny prawnej i oceny, która była... Nie, pan nie będzie powiedział doradcą prawny. Nie pozwalam panu udzielić głosu. Przechodzimy do głosowania. Pan pokazuje swoją kulturę, pan reprezentuje powiat, a nie reprezentuje pan siebie. Panie przewodniczący, proszę pana, jako wnioskodawcę, panie mecenasie, pan się myli, jest definicja petycji. Mogę panu przeczytać i definicja wniosku. Proszę państwa, chcę zadać kilka pytań. Pan na poprzedniej sesji obiecał. Ja dzisiaj chcę zadać kilka pytań. Nie, panie przewodniczący. Przechodzimy do głosowania. Panie Aniu, proszę włączyć. Szanowni mieszkańcy powiatu Sochaczew, widzicie, jaka jest kultura i podejście do problemów ludzkich, problemów wysiedleń, a także prześladowań. Pan przewodniczący mnie pytał, ile osób zostało skazanych. A co pan zrobił w tym temacie? Co Rada Powiatu zrobiła? Poza tymi radnymi, którzy stają w obronie tych mieszkańców. Stoimy w obronie tych mieszkańców. 13 głosów za, trzymało się 0, przeciw 0, nie głosowało 8 osób, uchwała została przyjęta. Na najbliższej sesji zostanie przygotowane stanowisko. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, i to jest to, co dzisiaj mamy efekt tego głosowania i on odzwierciedla to, o czym ja mówiłam na początku, że nie wiadomo było, czy radni wszyscy będą za tym, żeby tę petycję rozpatrywać, że w wyniku rozpatrzenia, żeby stanowisko podejmować, czy nie. Mnie się wydawało, że radni będą jednogłośnie za tym, żeby Rada takie stanowisko podjęła. Proszę zobaczyć wynik głosowania. Ile jest osób za, ile osób w ogóle nie zagłosowało. Dobrze, czyli dziękuję. Wnioski proszę wyciągnąć samemu. Panie radny, przechodzimy do punktu. Mam krótko jedno zdanie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no potwierdziłem po raz kolejny.
13 bezrefleksyjnie głosujących radnych od początku tej kadencji zawsze głosuje za wszystkim, co Państwo proponujecie. Proszę Państwa, zwracam się do Was, do tych młodszych, którzy pierwszy raz są w tej Radzie. Zacznijcie, proszę Państwa, być samodzielni w myśleniu, nie bądźcie bezwolnymi maszynkami do głosowania w takich zgodnych kwestiach, jak ta petycja, którą przed chwilą tu 13 radnych przegłosowało. Reszta się nie wypowiedziała, bo po prostu to byłoby przyznanie Wam racji, że od początku błądzicie jak ślepy, prawda? Ale Panie Radny, jest taka sytuacja, że w tym kraju skończyła się, tak, gdzie to mniejszość rządziła większością. Tak, kto ma mikrofon, pan przedstawia swoje stanowisko i Pan uważa, że 13 radny powinno zagłosować za Pańskie stanowisko. Ja Panu mówię, że stanowisko zostanie przygotowane na następną sesję. Może postaramy się, żeby zaprosić kogoś z CPK, podjąć szczegółową dyskusję, przedstawić sprawy i dopiero będzie coś korzystnego dla tych mieszkańców, a nie po to, żeby podjąć jakieś stanowisko, to Państwo będą zadowoleni. Miesiąc temu to Pan to samo, Panie Przewodniczący. To samo Pan powiedział, że za miesiąc, za miesiąc. Każe, i dzisiaj mówię, to wszystkim każe mieszkańcom, żeby zbierali podpisy i petycje skierowali do CPK. To będzie korzystniejsze jak nasz. To, co Pan mówi, jest niewiarygodne, Panie Przewodniczący. My w to nie wierzymy. Dziękuję. Dziękuję. W sprawie jeszcze CPK, ale to sprawa różna. Sprawa została zamknięta. Przechodzimy do punktu 4. Panie Przewodniczący, proszę pozwolić radnym zabrać. Ale to w sprawach różnych będziemy jeszcze dyskutować. Ja wiem, że to będą różne sprawy, a nie będzie już tego tematu. Po co go jeszcze raz odgrzewać? Już jest po głosu. Bardzo proszę, Panie Radny. Pan wyłączy ten mikrofon, Panie Radny. Ja pociągnę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Opuszczamy troskę o mieszkańców wysiedlanych i braku troski z Waszej strony. Odśpiewamy Wam pierwszą zwrotkę roty, może do tych 13 radnych, może coś trafi, że nieszczęście ludzkie nikt nie dotrze. Nieszczęście. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Nie przejść nowy polski naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Dziękuję bardzo. Pani starostwo, niech Pani się nie śmieje z nieszczęścia ludzkiego. Pani pokazuje swoją kulturę.